zjazd harcerzy, tylko wołają minimalna. Już, proszę bardzo, 3000 ludzi, a co mnie tarczą? To ja zacznę, może. A zaraz dokończymy rozmowę. Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa na Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie arcydzieł polskiej literatury. Nasza biblioteka już czwarty raz bierze udział w tej kampanii. W poprzednich latach czytaliśmy m.in. Quo Vadis i Bessere. W tym roku lekturą jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Każdego roku do naszego wspólnego czytania zapraszamy gości. To są najczęściej osoby, które doskonale Państwo znacie z lokalnego życia publicznego. I w tym roku zaproszenie przyjęli pani Maria Palica, dziennikarka. Ale była nauczycielka. I była nauczycielka. Pani Danuta Kaliniarz, nauczycielka, kolumnistka. Pan Robert Truchowicz, burmistrz w Niemczech. Pani Beata Prusik, nauczycielka polska. Pani Zofia Michalewicz, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Moja koleżanka. Pani Jolanta Fortiero-Bulminowicz, nauczyciel języka polskiego. Każdego roku do wspólnego czytania zapraszamy też gości specjalnych. W ubiegłych latach czytali Państwo m.in. Olaf Lubaszenko i Anna Sewo. W tym roku nasze zaproszenie przyjęła aktorka pani Emilia Krakowska, którą serdecznie witam. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej będziecie mieli okazję wysłuchać fragmentów przedwiośnia interpretacji naszych gości. Natomiast w drugiej zapraszam Państwa na spotkanie autorskie z panią Emilią. Dziękuję. Nie chodzi tutaj uka duka o herb ani o szeregi przodków podgołonych z sarmackimi wąsami przy karabelach, ani wydekortowane prababki w fiokach. Ojciec i matka, otóż i cały rodowód, jak to jest u nas w dziejach nowoczesnych ludzi bez czołem. Z konieczności wzmianka o jednym dziadku, z musu notatka o jednym jedynym pradziadku. Chcemy uszanować nasyconą do pełna duchem i upodobaniem semickim awersję ludzi współczesnych do obciążania sobie pamięci wiadomościami, w którym kościele czy na jakim cmentarzu dany dziadek spoczywa. Otóż ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozwłokach rosyjskich zbytnio nie raziło. Siewieryan Grigorjewicz Baryka urodziło wtedy. Prześlizgiwało się niepostrzeżenie. Matka była niewidoczna, samo swoja. Najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec. Całe prawie życie spędzając w Rosji, w najrozmaitszych jej guberniach i powiatach, nie nauczyła się dobrze mówić po rosyjsku, a duchem przemieszkiwała nie gdzieś tam na Uralu czy w Baku, w Symbirsku czy zgoła w Tule, lecz wciąż w Siedlcach. I tylko w Siedlcach, choć to jedynie z listów i gazet wiedziała, działy się dla niej rzeczy ważne, interesujące, godne wzruszenia, pamięci, tęsknoty. Wszystko inne, poza mężem i synem, była to przygoda. Doczesna, przelotna suma rzeczy i zdarzeń wzbudzająca coraz większą tęsknotę właśnie za Siedlcami. W najpiękniejszej miejscowości, oazie naftowej pustyni Baku, kędzieś na tak zwanym Zychu, w zatoce Półwyspu Aszerońskiego, wonującej od kwiatów i roślinności południa, gdzie przejrzyste morze szmerem napełniało cienie nabrzeżnych gajów, pani Barykowa Pani Barykowa nie miała zawsze nic pilniejszego do nadmienienia, jak stwierdzenie, że na Sekule był także bardzo piękny staw. W Rakowcu były nadto łąki, gdzie piękniejsze niż jakiekolwiek na świecie. A kiedy księżyc świecił nad Muchawką i odbijał się w stawie około młyna,
następowało nieuniknione ślimaczenie się pośród długotrwałego wypominania piękności jakichś tam mokrych łąk pod igniami, lasku pod stoczkiem, a nawet szosy ku mordą, która, żal się Boże, także byłaby w wspomnieniach pełna nie tylko błota, kurzu i stałych wybojów, lecz i uroku. Już po raz pierwszy wnet po ślubie, jadąc przez Moskwę pani Barykowa, Jadwiga z Dąbrowskich, wsławiła się była pośród Polonii rosyjskiej rozmową z Janszczykiem. Gdy bowiem pobóz, w którym siedziała, trząsł niemiłosiernie na wybojach mostowej, strofowała kuczera siedzącego na koźle, obrzędowo i poniekąd urzędowo wypchanego solicie we wszystkich kierunkach. Co tutaj u was takie płoche bruki? Powtarzała tę wymówkę raz, drugi i trzeci w miarę zniecierpliwienia aż do chwili katastrofy. Woźnica oglądał się na nią kilkakroć z oburzeniem, a gdy jeszcze raz powtórzyła okrzyk uskarżający się na płoche bruki, zatrzymał swego siwka i wrzasnął: Dasztowy baryja, w samą gierę k moim brzuchom pristań, płokie bruki, da, płokie brzuki, iż babu, płokie brzuki, tak płokie, a kiebie, baba, szto za dzieło. Kiedy indziej, już jako małżonka dobrze sytuowanego urzędnika, pragnąc przyczynić się w miarę możliwości do powodzenia i awansów męża, zaszkodziła mu znamiennie swą niedostateczną znajomością arkanów mowy rosyjskiej. Było to na balu publicznym w mieście gubernialnym pod Uralem. Bal ów zaszczycił swą obecnością miejscowy gubernator oraz jego dorastająca córka. Pani Barykowa po przepęczeniu walca miała szczęście znaleźć przypadkiem miejsce obok córki gubernatora. Zapragnęła zawiązać nią rozmowę z dziedziczką pod góralskiej potęgi. Zapragnęła skorzystać z chwili, coś zrobić dla męża przez pozyskanie przychylności córki gubernatora. Nie wiedziała, od czego zacząć rozmowę. Wahała się i gubiła w niepokoju, co by tu powiedzieć. Wreszcie znalazła. Widząc śliczną różę przypiętą do stanika uroczej gubernatorówny, pani Barykowa z zachwytem rozpływając się w uniesieniu, tonąc w uśmiechach uwielbienia, wyrzekła: Ach, jakaja u was krasnaja róża! Ach, jaką ma pani czerwoną gębę! Jakież było jej zdumienie, ba przerażenie, gdy dziewczę gubernatorskie omdlewająco bolesnym dyszkantem poczęło wołać w kierunku ojca: Papieńka, papieńka, mnie zjedz, a mi żajut! Skądże pani Jadwiga z Dąbrowskich mogła wiedzieć, że polska róża to nie róża? Tak zdawało się z brzmienia podobno. Samo wyjście za mąż za Seweryna Barykę odbyło się w sposób niezwykły. Siedząc już na dobrej posadzie, zdrowy, w sile wieku, przystojny, młody człowiek, postanowił ożenić się. Oczywiście w kraju. Wziął wtedy urlop jednomiesięczny i w czasie, którym dowolnie rozporządzał, po odtrąceniu okresu podróży, wszystko załatwił. Wyszukał sobie dozgonną towarzyszkę życia, wykonał prawidłowe konkury, zjednał sobie przychylność rodziców i doznał wzajemności, choć panna za czymś tam czy za kimś w srodze spasmowała. Wziął ślub, odbył podróż powrotną i nie spóźnił się ani o godzinę na swe stanowisko, kędyś u podnóża środkowego Uralu. Seweryn Baryka nie otrzymał w młodości specjalnego wykształcenia i nie miał określonego zawodu. Gdy był czas po temu,
nie bardzo mu się chciało zaprzątać sobie głowy nauką, a później okoliczności tak się ułożyły, że za późno już było przedsiębrać zdecydowane studia. Był wtedy czas dość długi, pospolitym typem człowieka, poszukującego jakiejkolwiek posady. Gdy zaś znalazł niezbyt odpowiednią, szukał cichaczem innej, zyskowniejszej, w jakiejkolwiek bądź dziedzinie. Chodziło tylko o wysokość pensji, mieszkanie, opał, światło, tantiemy i tym podobne dodatki. A co się za te tantiemy wykonywuje, to było najzupełniej obojętne. Trzeba nadmienić, iż Seweryn Baryka był człowiekiem z gruntu i do dna uczciwym. To też za najwyższą pensję i za najobszerniejsze mieszkanie nie robiłby nic podłego. W granicy jednak nakreślonej przez mieszczański rzut oka pomiędzy dobro i złe tego świata gotów był robić wszystko, co każą starsi. Rosja przedwojenna była wymarzoną areną dorobku dla ludzi tego typu, zwłaszcza pochodzących z królestwa. Wiadomości zaczerpnięte w klasach gimnazjalnych, wrodzona inteligencja, która wraz ze zdrowiem towarzyszyła poszukiwaczowi posady i na zawołanie zjawiała się niesiana i niepielęgnowana wytrzymałość, odwaga, wesołość i pewna odrobina drwiny z Moskala, u którego się służy, lecz nad którym jednak panuje się mimo wszystko. Torowały drogę od niższej do wyższej pozycji. Trzeba przyznać, że nie ostatnią rolę grała w tej operze protekcja. Cicha, pokorna, dobra wróżka, prowadząca za rękę od niskiego do coraz wyższego rodaka, tu i tam zaczepionego nogą, łokciem na tej rosyjskiej drabinie. Niewiele upłynęło czasu od chwili ślubu w Siedlcach, a liści Seweryn Baryka był nie tylko ojcem urodziwego synka, któremu nadano imię Cezary Grzegorz, lecz i zasobnym w pewne oszczędności arybistą. Sprawiedliwość nakazuje wyznać, że nie hulał, na byle co nie puszczał pieniędzy. Ciułał, jeżeli nie nagi, żywy grosz w złocie, to przedmioty. Meble, dywany, biżuterię, nawet obrazy, nawet książki. Niekoniecznie dla ślęczenia nad nimi, lecz raczej jako drogocenne precjoza. Gdy jednak zaszła potrzeba zetknięcia się ze światem ogładzonym i oczytanym, zjawiła się też nieunikniona konieczność czytania owych polskich, drogocennych, bibliotecznych, białych kruków w bogatych oprawach. Z tego zaś częstotliwego czytania snuł się w życie duch pewien, jakoby zapach nikły, subtelny, niejasny. Wśród tomów pooprawianych bardzo wspaniale w skórę złoconą, wyciskaną i pokrytą tytułami leżał pewien tomik niepokaźny, specjalnie pielęgnowany niczym w skarbcu klejnot najdroższy. Był to pamiętniczek z wojny 1831 roku, napisany i wydany na emigracji przez autora bezimiennego o wyprawie generała Józefa Gwernickiego na Beresteczko i Radziwiłłów. Wśród mnóstwa perypetii opisanych szczegółowo i w sposób wysoce zagmatwany była tam na stronicy 37 podana wiadomość, iż do liczby 15 obywateli na Rusi, którzy do powstania przystąpili i całym swym majątkiem je poparli, należał Kalikst Grzegorz Baryka, dziedzic Sołowijówki z przyległościami. Był to w prostej linii dziad Seweryna Baryki. Dziad Kalikst swym przystąpieniem do powstania wpadł, jak to mówią, najfatalniej. Skoro bowiem generał Gwernicki po bitwie pod Goremlem nad Styrem, naciśnięty przez przeważające siły generała rosyjskiego Rudigera, musiał pod Ruńcami przejść suchą granicą do Galicji, rząd rosyjski rzucił się z całą zaciekłością na tych wszystkich, którzy ów ruch poparli. Sołowijówka została skonfiskowana, dom rodziny na najprzód zrabowany doszczętnie, a później spalony, a ów dziad Kalikst na ostatnim koniu z przeobfitej niegdyś stajni musiał ruszyć w świat, to znaczy w szarą i ciemną głębinę powstaniowej biedy. Stał się z pana ubogim człowiekiem, trudem rąk na kawałek chleba zarabiającym w obczyźnie.
Tekst wiadomości o tym fakcie, podany sucho, bez tkliwości, lecz szczegółowo, był z obu stron kartki zakreślony przez syna owego dziada Kaliksta, a ojca Seweryna. Dwaj ostatni z powołanej wyżej sołowiówki z przyległościami posiadali już tylko wersję przytoczoną w broszurze oraz ustnie podawaną legendę. Sołowiówka stała się mitem rodzinnym, klechtą, podawaną w coraz to innej postaci, o czymś dalekim, sławnym, dostojnym, przeogromnym. Sama ta legenda, jak to zwykle bywa z legendami, powiększyła dziadowskie bogactwa, rozszerzyła posiadłości, a samemu jego czynowi nadała piętno nadludzkiego niemal dzieła. Sucha notatka w rzadkiej broszurce bezimiennego autora stała się niejako wrzecionem, na które się nawijała pełna tajemnicy cienka i drogocenna nić wiary ubogich potomków. Wierzyli w jakąś swą wyższość, która ich w dumę zbijała. Ojciec Seweryna pod tytułem broszury wypisał wielkimi literami, nie wiadomo do kogo rozkaz stosując, do swego jedynaka czy do całego szeregu potomnych, pilnować jak oka w głowie. W istocie, Seweryn Baryka pilnował owej książeczki jak oka w głowie. Wędrowała z nim po szerokiej Rosji, leżąc cicho na dnie kuferka między brudnymi kołnierzykami i znoszoną bielizną. W sąsiedztwie niepowabnych skarpetek i brulionów podań o posady do rozmaitych dygnitarzy, gdyż potomek lekkomyślnego, a wspaniałego dziada był ubogi jak mysz kościelna. Później spoczywała w szufladzie stolika między najważniejszymi papierami. Trafiła do teki wyższego aferzysty, do skrytki drogocennego biura dygnitarza, wreszcie do szafy oszklonej, nawijanej brązami, pełnej cennych zabytków, rarytasów, druku i oprawy. Nie można powiedzieć, żeby treść historycznego retularzyka miała jakiś szczególnie głęboki związek z życiem duchowym Seweryna Baryki. Była ona jednak w tym życiu czymś dalekim, sennym, nęcącym. Było w tej książeczce zawarte jak gdyby coś z religii, której się nawet nie wyznaje i nie praktykuje, lecz którą się z uszanowaniem toleruje. Było w niej coś z zapachu kwiatu na wiosnę, którego człowiek silny, praktyczny i zajęty interesami nie spostrzega. Choćby nań patrzył, lecz który z niskiej ziemi i ścienia patrzy nań wiernie mimo wszystko i mimo wszystko woń swą ku niemu wylewa. Nadto do skromnego domiku przyrosła pycha domowa i skryta ambicja. Nie wypadło się do diabła sroce spod ogona, jak pierwszy lepszy z tych, których się na drodze kariery spotyka i którym w pas kłaniać się trzeba. Od niższej do wyższej idąc posady, rozmaite z kolei zamieszkując miasta, Seweryn Baryka znalazł się wreszcie w Bachu. Na tamtecznych naftowych przemysłach już jako urzędnik wyższy, mający pod sobą całe biuro. Skromne dawne mieszkanie zamieniło się na apartament, którego posadzki zalegały perskie dywany. Na dywanach stanęły meble, nie jakieś tam artystyczne, lecz po prostu drogie, kryte bezcennymi kaukaskimi atłasami. Ciężkie serwety nakrywały stoły, a na ścianach zawisły ręcznie malowane prawdziwe olejne obrazy mistrzów, równie wysoko w składach mebli cenionych jak same meble. Wiele naczyń ze srebra i złota przechowywały dębowe i orzechowe szafy, masywne jak forteczne bastiony. Oliwko, czy mnie słyszysz? Tak. To przepraszam, ja pozwolę sobie. Powiem naturalny głos. Wciąż jednakowo umiarkowane prowadząc życie Seweryn Baryka, po latach miał w banku złożonym oszczędności na czarną godzinę kilkaset tysięcy rubli. Był wysoko cenionym osobnikiem, solidną jednostką, cieszącą się powszechnym uszanowaniem w świecie, gdzie go los rzuci. Wyrastał na widoczną figurę w światku polskim. Cicha żona, pochlipująca stale i wiecznie, a coraz natarczywiej za miastem rodzinnym, wywarła już na męża wpływ taki, że czasem
Nieraz pachniała mu myśl powrotu do kraju, przeniesienia nad Wisłę domowego ogniska, podjęcia jakiejś tam szerszej pracy. Ale znakomita w Bachu posada, grosz napływający do kiesy istną strugą, dobrobyt, spokój, wreszcie kraj mlekiem i miodem płynący powstrzymywały na miejscu. Zjawiło się nawet pewne przyzwyczajenie do tamecznego właśnie dobrobytu. Ciepły klimat, znakomite i nadzwyczajnie tanie południowe owoce, łatwość otrzymania za nijaki grosz przepysznych jedwabiów, taniość pracy ludzkiej, możliwość spędzania pory upałów na zychu, wygoda i dostatność urządzenia domowego nie wypuszczały z tego kraju. Nieświadomie czy podświadomie trzymało jeszcze przywiązanie do całego układu stosunków, do przepotęgi carsko-rosyjskiej, na której siedziało się jak mucha na uprzęży ściskającej łeb i boki dzikiego, obcego rumaka. Tak to z roku na rok, marząc o powrocie do kraju, a jednocześnie porastając w złote i srebrne pióra, Seweryn Baryka całą duszę wkładał w synka, zdrowego i zażywnego Czarusia. Chłopiec ten miał od najwcześniejszych lat najdroższe nauczycielki francuskiego, angielskiego, niemieckiego i polskiego języka. Najlepszych, drogopłatnych korepetytorów, gdy poszedł do gimnazjum. Uczył się wcale nieźle, a raczej uczyłby się był znakomicie, gdyby rozkochani w nim rodzice nie przeszkadzali swymi trwogami i pieszczotami, czy aby się nie przepracowuje i nie wysila zanadto. W zacisznym gabinecie, wysłanym puszystym dywanem, tak puszystym, że w nim stopa ginęła, ojciec i syn spędzali jak najczęściej rozkoszne sam na sam. Chłopiec pierwszoklasista, leżąc na piersiach ojca z głową przy jego głowie i ojciec kołyszący się nabijającym fotelu, wcałowywali sobie z ust w usta tabliczkę dożenia, bajkę francuską, którą srogi nauczyciel francuskiego zadał na jutro, albo powtarzali do upadłego jakiś mały wierszyczek polski, żeby zaś nie zapomnieć dobrego wymawiania tej trudnej mowy. Szkoła robiła swoje. Czarus stokroć lepiej mówił po rosyjsku niż po polsku. Nie pomagało przestrzeganie w domu mowy polskiej ani to, że służące były Polki. Pani domu, jak wiadomo, nie mogła wpłynąć na zruszczenie syna. Nie mógł również przyczynić się do zruszczenia Czarusia ojciec, doskonale zresztą rozumiejący konieczność znajomości języka państwowego i kładący na tę konieczność nacisk wielki, gdyż w tym okresie czasu już mu samemu pachniało to coś delikatne, miękkie, pańskie, co z dalekiego kraju się niosło. Lecz życie samo, przypojone duchem rosyjskim, robiło swoje. Tak to dni Czarusia upływały w ramionach ojca i matki, na ich kolanach, pod ich rozkochanymi oczyma. Proszę Państwa, to jest coś wspaniałego. Wydaje mi się, żebyśmy nie przyjęli tego jako lekcji umiejętności czytania, tylko to, że jesteśmy tutaj zebrani, że możemy zobaczyć, jak się wszystko w historii powtarza. Te rozmowy, żeby dzieciom czytać, prawda? To, że my znajomość języka sąsiadów mamy, że troszeczkę zruszczymy sobie i już uważamy, że to jest podobne, nie? Pachorze, pachorze, no i są nieprzyjemności. Tutaj jest naprawdę kopalnia naszych zachowań, bo przecież za pruskich czasów Niemcy na Saksy się jechało, prawda? W tej chwili
też wyjeżdżamy tam, gdzie dadzą nam lepsze warunki i zostajemy. I musimy słuchać. I z językiem jest to samo. Mało tego, jeżeli wyjeżdżamy, a nie ma nas właśnie w Kanadzie, jesteśmy w Ameryce, a wyszliśmy z takiego polskiego domu, to proszę Państwa, mówimy, okazuje się, że zachowują język ci ludzie tam o wiele lepiej, bo my już tutaj bardzo niszczymy poprzez telewizję, poprzez media, niszczymy język. A ponieważ jesteśmy tutaj w tak zacnym towarzystwie, przepraszam bardzo, że przerwałam to, ale musimy o tym mówić, bo jeżeli nie powtórzymy, to się okaże, że było nam miło i ktoś powie, a ten fragment jest ciekawy, tamten nie, ale jedno, tu każde zdanie jest historią. Jest historią, przepraszam, że jest tak mądrze, ale ja mam prawo do tego, bo wy jesteście wszyscy bardzo, bardzo młodzi. Powiem dlaczego. To chodzi o tradycję i o rodzicielstwo. Ja jestem córką matki, która w tej chwili miałaby 117 lat. Po prostu w historii domu, tradycji i życiorysu mojego właśnie są te wyjazdy, kiedy mama była mała, pojechali pod Berlin, prawda, bo jestem poznanianką, ponieważ trzeba było się dorobić. Młody mąż oczywiście bierze się dzieci. Ja to wyciągnęłam z domu, że jeżeli to całą rodziną trzeba wyjeżdżać, bo te rozłąki niedobrze robią. I tutaj w tej lekturze cały czas, słuchajcie, to są właśnie nasze rozmowy, które powinniśmy toczyć, że się wiele spraw nie zmienia. Bo tak zobaczymy, aha, to jakaś stara sprawa, 100 lat temu się działo. Nie, a nasze obyczaje, to powtarzam do chłopów, po prostu jesteśmy tacy sami. I wiadomo, że każda miłość, bo uwielbiamy kochać, i dlatego pani Barykowa tęskni za swoją miłością, no ale on bidak był, no to jak można rodzinę, no a przecież nic się nie zmieniło. Teraz mężczyzna, jak widzi cudowną dziewczynę i ona, to on się pyta, a ile będziesz zarabiała, a ty będziesz miał etat, proszę bardzo, po prostu. I liczymy na to, a resztę jakoś to będzie, prawda? Więc dlatego wydaje mi się, że cudnie, że się spotykamy, że czytamy, ale proszę Państwa, ponieważ tutaj jest wspaniały, a ja jestem taki wywiadowca, już się dowiedziałam, że tutaj Państwo macie klub dyskusyjny, bo my chcemy rozmawiać. Chcemy, prawda, czy nie? No. A co mamy tylko mówić, ile co kosztuje, ile co ma pieniędzy, dzieci. Po prostu. No i tutaj zostało wszystko przedstawione. Wiadomo, że Państwo już wiecie, gdzie jesteśmy. Wiadomo, że Żeromski nie przeżył w rewolucji. Nie przeżył. To jest jego obowiązek obywatelski i uznanego literata, który w 1920 był w Wyszkowie razem z innymi literatami, żeby opisać miejsce, gdzie pan Dzierżyński, Kon i inni już siedzieli, prawda? I wiedzieli, że ten tereny polskie, to jest ten cud nad Wisłą, ale to wszystko było, wojsko już siedziało, prawda? Oczywiście ci, którzy rządzili wygodnie. I proszę sobie wyobrazić, przecież to było po 123 latach niewoli. Kochani, 3 zabory. Właśnie o taki Baryka teraz, żeby pojechać do tej Polski, ale co będziemy robić? Tak. Pytamy się, czy wracać będą z Londynu, z Berlina
ludzie, czy będziemy mieli pracę. Praca jest najważniejsza i dlatego, jeżeli chcemy przyciągnąć, to musimy być miłymi dla siebie i mówić, że Pan Jezus kazał się dzielić, przepraszam. Szklane domy, Czaruś, dostał był właśnie promocję z klasy 4. do 5. i skończył 14. rok życia. Gdy Seweryna Barykę jako oficera zapasowego powołano do wojska, wojna wybuchła. Szybko, w ciągu paru dni, idylla rodzinna została zdruzgotana. Cezary znalazł się sam z matką w osierociałym mieszkaniu, gdy odprowadzał ojca na statek wojenny odchodzący do Astrachania i nie czuł żadnego zgoła żalu. Nowość. Zajmowały go tysiące szczegółów, drobiazgów, dat, nazwisk, cyfr związanych z przebraniem się ojca w mundur oficerski. Pakował walizkę, świetną walizkę ojcowską z grubej, żółtej skóry, z metalowym okuciem, z wyciśniętym inicjałem i mnóstwem wewnątrz tajemniczych obszegródek. Nie podzielał i nie rozumiał zupełnie płaczu i spazmu matki, desperującej od świtu do nocy. Dopiero gdy ojciec w gronie innych oficerów został na pokładzie, a on sam z matką na brzegu i kładkę z hałasem odepchnięto, Cezarek doznał napadu przerażenia, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył. Pod naciskiem tego uczucia wyciągnął ręce i począł krzyczeć jak istny dzieciak. Lecz znaki uspokajające, które kreśliły w powietrzu białe ręce ojcowskie, uciszyły go tak nagle, jak nagle przyszła ta ślepa boleść dziecięca. Przecież to na krótko. Istne manewry. Wojna nie będzie trwała długo. Którą wojnę znamy? Trzy dni, prawda? Trzy dni. Dlaczego przylecą? Już pod Kutnem są, my będziemy. Wszystko się powtarza. I tak mówiła moja matka cały czas. Jak mówiłam, mamo, ale pan Bierut bardzo lubi dzieci. I miałam chorągiewkę i ja nie wręczałam, bo były inne dzieci do wręczania, ale bardzo lubi dzieci i no, mówię, to już było. Ja witam, co było, co było? Przecież nie, nie. Ja witałam z chorągiewką, jak byłam mała, Wilhelma. Bo dostał zamek w Poznaniu, prawda? Cześć, no oczywiście to już była konna. Także jak byłam w Berlinie, bo potem z historii, proszę Państwa, wyciąga się i idzie się śladem. I w Berlinie byłam i jest tam odświeżony kościół i mozaika i jest właśnie ten orszak wspaniały Wilhelma. Myślałam, matko, jakie czasy. Jakie czasy wspaniałe. Bo się nie pamięta, że obok była nędza. I zawsze będzie niepokój. Przepraszam bardzo. Bo tak mili ludzie, to ja bym chciała w ogóle też z nami rozmawiać. Przepraszam. Wał rosyjski przesunie się po polach wrogu, zmiażdży przeszkody jak marchew czy kukurydzę i wszystko wróci do normy. Tak mówili wszyscy. I taką też opinię w spadku po ojcu odjeżdżającym otrzymał Cezary. Gdy z portu wracał do domu z matką, zaiste jak grób milczącą, był już wesoły. Pocieszyło go to i owo, a nade wszystko perspektywa swobody. Ojciec, który go nigdy, a nigdy nie karał, nigdy nawet nie łajał, a
tropował pół żartem z lekką drwiną, dowcipując posiadał nad synem władzę żelazną, niezłomną. Wbrew łagodnemu uśmiechowi ojca, wbrew jego grzecznym zaleceniom i pokornym radom, dobrotliwym prośbom rzuconym wśród umizgów i zabawy, nic nie można było poradzić. Były to kanony i paragrafy. Boże, widzicie, jak pięknie słuchano tatusia. Wcale nie pił. Woń narzucony z uśmiechem. Był to rząd samowładny i dyktatura tak niezłomna, iż nic, literalnie nic nie mogło jej przełamać. Teraz ta żelazna obręcz rozluźniła się i samochcąc opadła. Przestrach paniczny w oczach matki. Co na to ojciec powie? Znikł. Ojciec usunął się z mieszkania i ze świata. A jego nieobecność powiedziała: rób, co chcesz. Swoboda uszczęśliwiła Cezarka, przerażeniem napełniła jego matkę. Co teraz będzie? Szeptała, załamując ręce. Cezary nie zadawał sobie takich pytań. Przyrzekał matce, że będzie posłuszny, zupełnie tak samo, jak gdyby ojciec był obecny w gabinecie. Postanawiał być posłusznym i uspokajał matkę milionem najczulszych pieszczot. Lecz w gruncie rzeczy duszą i ciałem wyrywał się, gdzie pieprz rośnie. Czego nie mógł u matki dopiąć samowolnymi kaprysami, to wypraszał umizgami lub awanturą. On to teraz stawiał na swoim. Robił, co chciał, nie dostrzegając granic tych obszarów, których mu dawniej nie wolno było przekraczać. Rzucał się na prawo i na lewo, w tył i naprzód, żeby wszystko dawniej zakazane dokładnie obejrzeć. Całe teraz dnie spędzał poza domem, na łobuzeli, z kolegami, na grach, zabawach, eskapadach i wagasach. Gdy się skończyły wakacje, uczęszczał do gimnazjum i pobierał w domu, jak dawniej, lekcje francuskiego, niemieckiego, angielskiego i polskiego języka. Ale był to już raczej szereg awantur, a nieraz i bujek. Z każdym teraz belfrem zadzierał, wszczynał kłótnie i toczył nieskończone procesy. Doznawał bowiem stale niesprawiedliwości i krzywd, za które znowu jako człowiek honoru musiał się mścić w sposób właściwy i za właściwy uznany w sferach miarodajnych wśród starych kolegów piątej klasy. A zabawy, zresztą niewinne, łazęgostwo i urwisowstwo pochłonęły go jak jakiś żywioł. W gronie kilku starych kolegów drałował z lekcji i bujał po okolicy, a nawet nocą ganiał po ulicach, na jamach i wertepach, po zwaliskach werbyjskich świątyń i ruinach starych meczetów. Wyrwawszy się z ojcowskiej uździennicy, nie mógł już znieść żadnego arkanu. Nieszczęsna matka traciła głowę, rozpływała się we łzach i gasła z niepokoju. Na widok tych łez gorzkich i nudzących go aż do śmierci Cezary poprawiał się na tydzień, z trudem na dwa. Na trzeci już znowu gdzieś coś płatał. Wybijał szyby tatarom, wdzierał się na płaskie dachy domu i niewidzialny strzelał z procy do domowników. Tam wywiercił dziurę w ścianie domu, tyłem odwróconego do ulicy, ażeby przez otwór przypatrywać się żonom milionera muzułmanina. No proszę. Chodzący po bezdrzewnym ogródku bez czarczaków, czyli jedwabnych zasłon na twarzach. Tu zorganizował nieznośnemu belfrowi kocią muzykę,
nocą bez celu i sensu wałęsał się po nieskończonym bulwarze Nowego Miasta, albo po prostu jak bezpański pies ganiał po zaułkach, po wąskich i stromych uliczkach starego, uwijał się w porcie, w brudach, w czadach Czarnego Miasta lub między wulkanami, których kratery wyrzucają słone błoto, ta konieczność włóczenia się bezcelowego, cwałem wyrywania się z miejsca na miejsce, stała się nałogiem i pasją. Nie mógł usiedzieć. Nadto gry w piłkę, w pasek, w jakieś kamyki, kiczki, wyświechtane gruzińskie kostki. Próżniacze dnie Cezarego napełnione były jednak nie byle jakimi pracami. Uczył się roli do teatru koleżeńskiego o treści rozbójniczej, który miał być odegrany sekretnie w zburzyszczach starych bakińskich fortalicji. Budował wraz z innymi skrytki w skalnych pieczarach i w labiryncie starych murów w celu przechowywania zakazanych książek, nieprzyzwoitych wierszy Puszkina i innych pornografów. Tam leżał w ukryciu pewien wiekowy rewolwer bez naboi i przechowywał ozdobny gruziński kinżał, którego ciosy jeszcze na razie dla nikogo nie były przeznaczone. Zarówno rewolwer, jak kinżał, owinięte w kolorowe bibułki i częstotliwe przewijane, czekały cierpliwie na swoje losy. Tymczasem urządzano napaści na burżujów, zarówno tatarskiego, jak ormiańskiego gatunku, mniej militarnymi narzędziami wystarczały do bicia szyb, zwyczajne kamienie. Jak to szybko możemy zostać bolszewikiem, prawda? Nie wiadomo z jakiego domu, bo nam wszyscy są zdziwieni. Tylko serce matki czuje, że coś jest nie tak. Wszystko jest prawdziwe i wszystko jest takie same. No bo wychodzą dzieci z domu. Matka nie była w stanie utrzymać syna w domu, nakazać mu zmiany wyuzdanych obyczajów, dopilnować go i wyśledzić miejsce jego kryjówek. Bez przerwy niemal czekała na jego powrót. Gdy chwytał czapkę i pędem wylatywał z domu, coś podsuwało się do jej gardzieli i zapierało oddech. Nie miała już sił prosić Urwisa, żeby nie chodził. Z początku udawał mi posłuszeństwo. Czaił się, przymilał, wypraszał pozwolenie na bąblerkę. Później nabrał zuchwałego rezonu. Z czasem stał się impertynencki, drwiący, uszczypliwy, kłótliwy i napastliwy. A wreszcie nic sobie z matki nie robił. Zacisnęła zęby i milczała, przeżywając nieskończone godziny trwogi o jedynaka. To obce miasto stało się dla niej jeszcze bardziej obce, cudze, niepojęte, groźne i złowieszcze. Po wyjeździe męża wszystkiego się tutaj bała. Dopóki mąż był w domu, on był osobą, ona cichym i pokornym cieniem osoby. Teraz ów cień musiał stać się figurą czynną. Cień musiał nabrać woli, władzy i decyzji. Jakże ten mózg był nieznośny, jak uciążliwy. Musiała wiedzieć o wszystkim, przewidywać, zapobiegać, rozkazywać. Gubiła się w plątaninie swych obowiązków. Nie wiedziała, od czego zacząć, gdzie jest droga i jaką nią iść. Wstydziła się i trwożyła. Przeżywała jedną z najsroższych tortur. Torturę czynu narzuconą niedołężnej bierności. To jest bardzo piękne zwrot. Niedołężna, ale chcemy. Każdy ma dzieci tutaj, nawet wnuki macie, nie będziemy nic udawać. No tak to jest. Drżymy, a jeszcze sobie dopisujemy, prawda? Jakąś książkę, żeśmy przeczytali, ciekawo, to
to od razu przyklejamy na tego syna. Przeżywałam to. Po lekturach albo po sztukach, po filmach moja mama patrzyła na mnie tak. Ja mówię, przecież ja nie jestem temu winna, co ty oglądałaś. Ale to tak jest, ten niepokój przy odległościach właśnie. Bo ona nie mogła... Ach, Jezus, popadła w bezsenność. Wolała jednak bezsenność białej nocy niż trwogę białego dnia. Och, jakże dobrze jej było przyczaić się na legowisku i zasunąć się w kąt i patrzeć na śliczną głowę chłopca owianą gęstwiną falistej czupryny i patrząc tak na niego, o nim marzyć, jakiś śliczny, jakiś ukochany ten łowóz, ten urwis, ten włóczyki i zapali droga. Bo matki synów naprawdę bardzo kochają synów. I cierpią bardzo. Przepraszam pana, coś mi już też z tego ma skończyć. To był ten fragment. Bardzo dziękuję za udział w narodowym czytaniu. Ale powiem tylko dzieci, nie. Tyle. Nie, ale tutaj nie. To są bohaterowie, kochani. Ja bym nie gościem tutaj na scenie. Bardzo państwu dziękuję. Doskonale nawiązali się państwo do swojego zadania. Ale będziecie zabierali głos, bo to jest niemożliwe, ponieważ nie słyszę. Dobrze. Proszę państwa, słychać mnie, bo widzę, że wystarczy, jeżeli ktoś nie słyszy, to proszę wołać, dobrze? Na